Rozczytała sobie stronę ze starostwa, co jest, jak jest, tak dalej. Jesteśmy na żywo. Dzień według dobry. Obliczeń. Czekajcie, sprawdzam, czy jeszcze nie, jeszcze nie. Odświeżam sobie stronę. Obczajmy, czy leci w ogóle. I o, już jesteśmy na żywo. Dobra, to Maciej, to ty powitaj Państwa, a ja skopiuję to na wydarzenie, dobra? Żeby. Dzień dobry. Ja jeszcze bym chciał widzieć, że my jesteśmy w grupie. Proszę Państwa, dzisiaj my, cali nieogoleni, przynajmniej ja, co po niektórzy w żółtych koszulkach, przynajmniej on. Bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że nie macie w piątek co robić i jesteście z nami. Dokładnie tak będzie. Trzy osoby. No, dokładnie tak. Czekajcie, Ctrl V. Jezu. Jest ktoś z nami w ogóle? Halo, halo. Są ludzie. Ja nie ogarniam tutaj, na czacie nic nie widzę, a nie, to jest private chat. Czekaj. Czemu ja czata nie widzę? Bo może nikt jeszcze nic nie napisał. No jak, 8 komentarzy widzę. Nie. Nie, w streamie ogólnie nie ma komentarzy. Przepraszam, z nami, napiszcie coś proszę, bo nam smutno. Kopiuj adres linku. Waserduszka, super, kochani. Bardzo serdecznie Was witamy w grupie o sztucznej inteligencji, którą stworzył Dawid. Tak było. Laboratoria AI. To jest chyba najbardziej, że tak powiem, epokowy wynalazek, jeżeli chodzi o kwestie. Chyba różne, co nie? Znaczy ja w sumie sam nie wiem, jak to zrobić i co tu zrobić, jeżeli chodzi o kwestię sztucznej inteligencji w szkole i moje zdanie na temat sztucznej inteligencji w szkole zmienia się 5 razy w ciągu dnia. W zależności od tego, czy ja ją wykorzystuję do tego, żeby przygotować się do lekcji, czy wykorzystuję ją, żeby mnie orżnąć na lekcji. Wiesz co, no, to jest dobre podejście właściwie, nie? Czy my mówimy, że oni nas próbują oszukać, czy oni wykorzystują narzędzia, które po prostu dał im świat i oni sobie po prostu w tym świecie żyją. O, teraz już wiem, teraz nam się pojawiają informacje na czacie. Musiałem kliknąć. I teraz już mamy. Mamy, drodzy Państwo, jest tak, więc uwaga. Tak, Maciej przywitał Państwa. Mamy, są dzień dobry, dokładnie Panie tak. Elżbieto, dzień dobry Panie Wojtku. Kasiu, słuchajcie, witam serdecznie. No, my będziemy Tata, trochę... Witamy. O, cześć Beatko. Cześć Moniko, Jezus. Cześć Aniu, Szyszy. Słuchajcie, ja Wam zdradzę jeszcze tajemnicę, że ja dzisiaj ambitnie podszedłem do tematu i pracuję na komputerze z jabłkiem. Nienawidzę tego, nie? Jakby, ale tylko dlatego, że tu mam mikser podłączony i co oznacza, że nawet nie wiem, jak przełączyć okno na drugi monitor. Po prostu, jakie to jest wymysł szatana, te ja komputery. Muszę usiąść, żeby być w środku kółka, bo ty żeś coś tutaj nakombinował. Tak, tak, tak. Ja sobie zrobię tak. Ja tu klik... O, już mi się udało, mam podgląd, dobra. O, mam podgląd na czacie. Witamy cię serdecznie. A była ja nadal nawet... czata nie widzę. Nie widzisz czata? Nie widzę czata. Mam tylko private chat i mogę ci napisać na private czacie. No dobra. To może jakieś ustawienia. My musimy się też nauczyć. Słuchajcie. To jest tak, jak powiedziałem wcześniej, bo robiłem jakąś taką próbę na grupie. O, dzień dobry, panie Robercie. Mamy narzędzie do tego, żeby się tutaj uczyć różnych rzeczy ze sobą i dzisiaj... Hello Ewa, jak tam rączka? Rączka się goi, to ci mogę powiedzieć. Dobra, drodzy Państwo, dobra, to teraz możemy, ja też się muszę przesunąć delikatnie. Ja ale my skończę. Dzisiaj nie przygotowani, nie uczestniczymy. Nie, chyba ty, chyba, patrz, uwaga, ponieważ dzisiaj jest kawa z AI, pierwsza w grupie Laboratoria AI, to no, kawa, woda, kto tam co woli, to uwaga, śrubnik. Ja mam sobie. Bezglutenową kawę. Bez cukru, bez glutenu i w ogóle. Dobrze, drodzy Państwo, po oj, mojej Kalina. Której stronie jest maestro Maciej Danieluk, redaktor Danieluk, który przyjął, może tak, dokładnie, to nieważne. Nie, ty w drugą. To, czekaj. Nie w tą, o! Tak, pokazujemy na siebie. Przyjął zaproszenie do tego, żeby współtworzyć razem ze mną grupę Laboratoria AI, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji. Maciej jest nauczycielem informatyki, ja jestem nauczycielem chemii. Znamy się od lat, jeżeli gdzieś widzieliście nasze działania, o Jezu, pandemiczne, przedpandemiczne, to napiszcie w komentarzach, bo być może jesteście nowi i nie znacie tych dwóch pamperków. Jeden jest mniej siwy, drugi bardziej siwy, ale tak naprawdę wszyscy staramy się jeszcze jakoś przetrwać tej naszej szkolnej rzeczywistości edukacyjnej. I robiliśmy różne rzeczy. Między innymi udało nam się zebrać no, 18 tysięcy ponad osób, na przykład na takim streamie dotyczącym Teamsów. Legendarny, uważam, że nie do pokonania, także z Maciejem do CV sobie wpisane, zebraliśmy takie szkolenie na Facebooku u pana Belfra. I
Długo chyba, nie wiem, czy Maciej, ty też masz takie poczucie, długo nie było takiego przełomu w technologii, bo pandemia wymusiła na nas zewnętrznie sytuację do tego, żebyśmy się wzajemnie uczyli nowego sposobu komunikacji. I to jakby powodowało, że ci nauczyciele przychodzili na te nasze webinary w tysiącach, co spowodowało, że jakby mamy przyjemność bywać w różnych miejscach, uczyć was w ramach różnych konferencji, szkoleń i innych rzeczy. I to jest super dla nas. Ale potem nagle pandemia się skończyła, narzędzia TIC-owe, które mają nam ułatwić pracę, bo wychodzimy z Maciejem z tego samego założenia, że myślę, że technologia w szkole... Pracuj zbytnie, a nie ciężko. No i technologia w szkole ma być przezroczysta, czyli ma nam pomagać w pracy, a nie przeszkadzać. I chyba nie było takiego przełomu, jak sztuczna inteligencja do tej pory, bo każde narzędzie, jak robimy gdzieś tam szkolenia czy kursy, jest trochę specyficznie dostosowane do pewnej grupy nauczycieli. I tu się sprawdzi, tam się nie sprawdzi. W przypadku sztucznej inteligencji jest to po raz pierwszy narzędzie, szeroko pojęte narzędzie, bo oczywiście z niego wychodzą różne pochodne, które sprawdza się w bardzo wielu przypadkach pracy codziennej nauczyciela, dyrektora, psychologa, pedagoga, różnych osób, które tworzą społeczność szkolną, a również uczniów i rodziców. No nie oszukujmy się, bo to dotyczy wszystkich. I na tej takiej trochę jeszcze pamięci i kurzu pandemii i naszych Teamsów, Google'ów i innych rzeczy, które z Maciejem robiliśmy jako nauczyciel sieci, jako Pan Belfer, jako Go4Edu, też jest taki podcast, słuchajcie, możecie posłuchać sobie o Google'u czy Radio Belfer, jak chcecie posłuchać sobie, jak gadamy i się chichramy do siebie, to też polecamy, żebyście na YouTubie poszukali. Tak, bardzo się cieszę, tutaj ci wejdę ci w słowo. Wejdź mi w słowo. Przerwę ci, bo ty nie robisz kropek, przynajmniej możesz się kawy napić. Kto jeszcze nie wie, to niech sobie posłucha, ja to zareklamuję, Radio Belfer, bo lubię, ale ostatnio wszedłem na szkolenie, a panie do mnie tak zaczęły wyklaskiwać, to co wyklaskiwał Dawid na rolce, ktoś może obejrzeć i zaczęły krzyczeć do mnie Rubikiem. Go. Myślałem, że ściemniasz mnie, jak nie wstawiłem ten komentarz, powiem szczerze, że nawet nie odpisywałem nawet do ciebie, bo stwierdziłem, że to jest jakaś tam ściema, Maciej stwierdził, że chce mnie gdzieś tam zahaczyć. Ja mogę podać nawet gdzie, nie wiem, czy to jest panie, to jest zespół szkół gastronomicznych w Pile. Po prostu naprawdę, no grubo. Niesamowite po prostu. No i generalnie sztuczna inteligencja trochę już nam czasu towarzyszy, bo już nie rozpatrując się na tym, kiedy tak naprawdę została wdrożona w nasze codzienne życie, bo dużo, dużo wcześniej niż my zaczęliśmy o niej mówić, tylko ona potem została uproszczona do funkcjonowania mniej więcej w listopadzie 2022 roku, a w marcu 2023 tak wybuchła, powiedzmy, globalnie, ale mam wrażenie, że jeszcze trzeba było chwilę poczekać do momentu, w którym znajdziemy sposób na to, żeby to AI w tej edukacji jakby oswoić, zadawać pytania, pojawiły się pod narzędzia korzystające z różnych narzędzi sztucznej inteligencji, one się udoskonaliły i to jest moment, ja tak czuję, w którym rzeczywiście możemy porozmawiać o tym, jak każdy z nas korzysta, jak mógłby korzystać, jak mógłby usprawniać sobie pracę, jakich aplikacji potrzebuje, a być może ktoś wyjdzie na rynku, uwaga, polskim i dostosuje pewne aplikacje, bo stworzy nawet pod potrzeby polskich nauczycieli. I marzeniem jest to, żeby ta grupa była takim trochę punktem wspólnym potrzeb nauczycieli biologii, dyrektorów, nauczycieli religii, nawet WF-u. Laboratorium AI to też jest projekt, którego nazwa pojawiła się w zapisach KPO, co oznacza mniej więcej tyle, że tak jak laboratoria przyszłości pojawiły się szturmem w szkołach podstawowych, wprowadzając drukarki 3D, aparaty i tak dalej, tak wszystko wskazuje na to, że pojawią się różnego rodzaju rozwiązania, jeszcze do końca nie wiemy jak, które są zapisane w projekcie KPO i w pieniądzach, które będą płynęły szerokim strumieniem do naszych szkół z Unii Europejskiej i on się tak nazywa, Laboratoria AI, więc w momencie, w którym usłyszałem na grupie Super Belfrzy jakby o tym, że właśnie minister cyfryzacji bodajże opowiadał o tym na jednej z konferencji, to stwierdziłem, że warto byłoby od razu tą nazwę jakby nie mówię, że zająć, ale już wokół tej nazwy, która za chwilę pojawi się w otoczeniu edukacyjnym, robić już działania. Tak jak jest grupa Laboratoria Przyszłości, na której zachęcam was do udziału. Jeżeli macie problemy ze sprzętem i chcecie wykorzystać sensownie, dzielić się inspiracjami, to tam jest, kurczę, ponad 10 tysięcy nauczycieli w laboratoriach przyszłości. A tutaj będą laboratoria AI, czyli bardziej software'owe oprogramowanie, które może nam pomóc. Przykłady promptów, zadań, różnych działań. Co my tu, Maciej, tak naprawdę będziemy robili z państwem, powiedz mi?
To wszystko zależy od tego, co się będzie tak naprawdę działo, szczerze i uczciwie. To jak wszedłem do tej grupy, zdziwiłem się, że nagle, że mam administratora, ale bardzo się cieszę z tego powodu. A, masz, niech ci będzie. Nie, to znaczy szczerze i uczciwie. Ja bym chciał w końcu gdzieś jedno miejsce, naprawdę jedno miejsce, żeby się pojawiło, żeby można było pogadać na te wszystkie tematy związane. A powiem to tak, tak jak ty mówisz, że sztuczna inteligencja wysypała nam się w zeszłym roku, to chciałbym tylko zwrócić uwagę taką jedną, bardzo malutką, że tak naprawdę od co najmniej, nie wiem, 2018 roku są elementy sztucznej inteligencji na przykład w Office. Przypominam, rozwiązanie zadań, tworzenie tych zadań. Pamiętasz w OneNote to, co żeśmy, tak, to, co żeśmy pokazywali? Tak. Zresztą, asystent Google'a, który był dużo wcześniej, czy algorytmy, media społecznościowe. Algorytmy, media społecznościowe i tak dalej. To znaczy, myśmy to zauważyli tak bardzo mocno, bo ktoś zrobił duży szum, mam wrażenie, ale też nie czarujmy się, GPT, że tak powiemy, ma szansę, możliwość zrewolucjonizowania tego wszystkiego, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestię tekstu przynajmniej, to znaczy nie tylko tekstu, bo już tam są w tej chwili już obrazki, tak? Ty masz płatnego bodajże. Mam. Już ogłosili, że będzie za chwilę wersja piąta, zobaczcie, to jest rok. Gdzieś tam, jak ci się wciskałem na dzisiaj, To tylko stwierdziłem gdzieś w międzyczasie jedną taką prostą rzecz. W zeszłym roku, w listopadzie, robiliśmy Las Ciechocinkas, tak? O sztucznej inteligencji. Grudzień. To był, no, początek grudnia, przepraszam, listopad, no. Listopad, początek grudnia. I teraz sobie przejrzałem właśnie prezentację i te narzędzia. Powiem ci, że bardzo mocno się zdziwiłem, ile tych narzędzi ma już dopakowane jeszcze więcej funkcji, jeszcze więcej możliwości i coś, co mi się wydawało, że jeszcze w tym właśnie grudniu, tak, czy tam początku grudnia, że jeszcze długo trzeba będzie na to czekać, no to już w tej chwili jest to dostępne i tak naprawdę ostatnio szykowałem się do szkolenia pod tytułem Plik w pigułce. Stwierdziłem, że już prawie, że w każdej aplikacji, którą gdzieś tam widziałem, robiłem i tak dalej i znam i powiedzmy korzystam, to już wszędzie się pojawia, że tak powiem, ta magiczna różdżka, tak? Bo to jest taki znaczek ładny, AI, AI, AI. I w sumie dobrze... Magiczny pyłek, taki, wiesz, tak, magiczny tak, pyłek. Tak, 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 tak. Ja dzisiaj na przykład przyznam się też uczciwie, dręczyłem, już ci to powiedziałem, dręczyłem sztuczną inteligencję, dokładnie Gemini, jeżeli chodzi o wniosek o zgłoszenie robót budowlanych na inwestycji. Powiem wam, że naprawdę poszło mi to w godzinę, że ze wszystkimi rzeczami, które były mi potrzebne i nie napisał głupot, co czasami się zdarza. No, tak? Bo trzeba sobie powiedzieć, że jak umiemy zweryfikować informacje, to jest to fajne narzędzie, a jak nie do końca umiemy zweryfikować informacji, to bierzemy i łykamy jak pelikan i potem pojawią się problemy, których się obawiamy od strony ucznia, nie? Bo uczeń myśli, to jest dla niego panaceum na wszelkiego rodzaju problemy, które w szkole znajdzie, tylko że on nie do końca rozumie i nie weryfikuje tych informacji, a często popełnia błędy AI przy różnych bardziej, powiedzmy, skomplikowanych pytaniach, nie? Bo wymyśla po prostu pierdoły. No, właśnie na tym polega problem, że jeszcze nie do końca, znaczy to, co mnie najbardziej wkurza, tak, jak się pomyli i napiszesz mu, kłamiesz, to on mówi, ojej, przepraszam, tak, że się pomyliłem, tak, i on, no, aha, no dobrze, nie, a zadaj mu pytanie, jak ci da odpowiedź, pomyliłeś się? Nie, no co ty, w ogóle. Jest nieomylny, nie? Tak. Jak mu nie, no, a dobra, to teraz pytanie dla obecnych na naszym spotkaniu na żywo, którzy przyszli do nas, uwaga, uwaga, napiszcie, skąd jesteście i kim jesteście, czy nauczyciel, czy rodzic, czy dyrektor i skąd, jakby miejscowość tylko. Ci, których nie znamy. Tak, dokładnie, no bo pewnie część z Was znamy. Tak, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, z kim tutaj rozmawiamy. Grupa ma ponad 1300 osób, jest otwarta, to znaczy można się do niej przyłączać i plan, jaki chcielibyśmy z Maciejem mieć, bo te kawy chcielibyśmy, żeby one były taką luźną rozmową, na razie jeszcze szukamy formy, być może będzie taka możliwość, to jest moje osobiste marzenie, żebyśmy po prostu wszyscy się dołączali do tego spotkania, trochę jak kiedyś mieliśmy lekcje zdalne, bo nie chcę, żeby to było takie nadawanie dwóch gadających głów, które niby wszystko wiedzą, bo to nie jest prawda, bo raczej uwielbiam proces dyskusji, bo mam wrażenie, że każdy z nas trochę może poeksperymentować i dotrzeć do innego punktu w tej sztucznej inteligencji, która może się okazać, że my nawet z Maciejem na to nie mogliśmy nie wpaść, że to tak fajnie działa. Więc ja jakby poszukam rozwiązania, które pozwoli też Wam do tej kawy się włączać głosowo, obrazowo i będziemy sobie uczestniczyli razem, tak żeby potem po prostu można było... Aż nauczyciel edukacji przedszkolnej Czechy. Dzień dobry, Panie. Poczekaj, kto to był?
Hełm Śląski mamy. Słuchajcie. Pani Beata, tak? Koszali mamy. Czechy. No. O, proszę, to ogólnoświatowa już nam się grupa robi. Proszę uprzejmie. No proszę. Kochani, ja poleciałem w tym tygodniu na szkoleniu, które prowadziłem dla Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą. Tak to się chyba po prostu pytanie. Mówię tak, no napiszcie, skąd jesteście, nie? I to nagle widzę Dubaj, Johannesburg, Toronto. Powiem ci, że zrobiło mi się z lekka gorąco, chociaż wiem, że internet jest światowy, to mimo wszystko podobało mi się. Ale tu niektóre rzeczy, o, Wielkopolska, widzę Gdynia. Tak jest, mamy Dębice. No słuchajcie, nauczyciele różnych przedmiotów, zobaczcie. No, Strzelno, pani Hania to prawie, że koło mnie, na kawę może Czechy przyjechać są normalną. Tak. Aga pisze, Czechy są w Łódzkim. Też. Tak jak Szwecja, Grażyna geograf. Dobra, i teraz, czyli mamy mniej więcej o nauczycieli rodzic Bydgoszczy. Zobaczcie, przekrój bardzo duży, a czy ktoś z was, i to jest ważne, do tej pory wykorzystywał sztuczną inteligencję w jakiejkolwiek przestrzeni, prywatnej, zawodowej? Napiszcie tak lub nie, bo może być tak, że ktoś z was przyszedł do tej grupy, bo nie wie jak zacząć, od czego zacząć i będzie potrzebował na przykład takich trochę szkoleń, webinarów, ja to nazywam takiego poziomu przedszkola i to ja uwielbiam ten poziom, bo to jest najlepszy poziom. To jest poziom, na którym się dobrze sprawdzam. No i na którym ja się też znam trochę, nie? O, proszę bardzo, mamy, na razie wszyscy są na tak, czyli korzystaliście. Nie, jest parę na nie. Jest na parę na nie? Patrz. Tak, jest parę na nie. Było parę na nie. Znaczy nie było co, że się nie znam, tak? Nie wiem o co chodzi. O, Karolina, znaczy tak, dokładnie. O, Julian pisze, że raczkuje. Karolina napisała, że tak, nie. Dobrze, Beata napisała, że też nie. Okej, do swoich prywatnych spraw, super. I teraz widzicie. Znowu, z tym sztuczną inteligencją to jest trochę tak, jak zrobiłem ankietę na początku, czego oczekujecie. Grupa jest zróżnicowana. Część z was oczekiwałaby wstępu, część z was średnio zaawansowanych funkcji, a część z was zaawansowanych funkcji. Teraz ciężko jest określić, czym są zaawansowane funkcje w AI, bo jeżeli myślicie, że tutaj na przykład, no chyba, że Maciej będzie to ogarniał, będziemy szkolić swojego bota, którego będziemy sobie, pobierzemy sobie jakiś kod i będziemy go szkolić pod AI, to raczej chyba nie, więc jeśli jesteście na grupie po to, żeby nauczyć się tego, co potrafią koderzy, programiści sztucznej inteligencji, to polecam, żebyście kupili sobie jeden z kursów za 10 tysięcy złotych, w którym dowiecie się, w jakim programie można to robić, chociaż, jest tam repozytoria. Chociaż uwaga, tu cię zaskoczę, ty mówisz, że 10 tysięcy złotych, ja dzisiaj zacząłem trenować chatbota, który będzie odpowiadał za mnie na Messengerze. No nie, 20 dolcy na miesiąc. No tak, na menu czat, to ja wiem. Ja bardziej mówiłem o kursie, który uczy korzystania ze sztucznej inteligencji i tworzenia tych botów, bo tyle takie na przykład takie zaawansowane kursy AI, znam akurat Mateusza Chroboka, który stworzył coś takiego, które uczą tych, którzy szukają naprawdę bardzo zaawansowanych umiejętności. My nadal znaczy, będziemy wiesz, szukali co, powiem ci w ten sposób, chyba jednak przyjmijmy i jeżeli ktoś się ze mną zgadza, to piszcie, że nie do końca musimy znać budowę silnika w szczegółach, żeby jeździć samochodem, wystarczy, że mamy prawo jazdy i znamy reguły, jakimi musimy się poruszać po drodze. I dokładnie tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Nie do końca chyba muszę znać do środka algorytmy, tak mi się wydaje, żeby ją wykorzystywać. Fajnie jest wiedzieć, co to jest, co potrafi, w jaki sposób, tak? No ale powiedzmy, że o tym, o kodowaniu nie. Ja nie lubię kodowania. Znaczy ja się nie znam, więc jakby tego nie będzie, nie? Myślę, że trzeba też ustalić, co to jest poziom średnio zaawansowany i żebyście tutaj też się nie zawiedli. Myślę, że średnio zaawansowany poziom to jest taki, w którym nie uczymy, gdzie się klika, zakłada konto i uruchamia rzeczy, co bardziej inspirujemy się, gdzie nam się coś naprawdę udało. Poznaliśmy narzędzie, które na przykład gdzieś jest płatne, a tu jest bezpłatne, bo teraz trwa ogromny wyścig zbrojeń i my korzystamy na tym, to znaczy Google ściga się z czatem GPT, czyli z OpenAI, a OpenAI jest trochę w rękach Microsoftu, więc Microsoft teraz próbuje dopalić ten silnik, żeby wyprzedzić Google'a w świecie internetu. Po drodze pewnie gdzieś obok są jakieś mniejsze, mówi się o naszej narodowej polskiej sztucznej inteligencji, bo... Jak ona ma się w końcu nazywać? Ktoś mówił kura. Kura, nie, naprawdę. No, gdzieś, tak, gdzieś wpadło mi w oczy, że ma być kura, ale potem może rosu, słuchaj. Bigos, słuchaj. O, Polska Narodowa Sztuczna Inteligencja. Bigos, wymieszajmy wszystko, ale zobacz, Bigos by świetnie pasował do sztucznej inteligencji. Wrzucamy, mieszamy, gotujemy i coś wychodzi z tego. Dawid, ale prowokujesz. To prowokujesz, bo ja ci powiem, jak mogłaby się nazywać sztuczna inteligencja. Dobra, to nie mów, potem powiesz mi na ucho w takim razie. S.E.J.M.
Nie, bo dobra, to byłaby bez sensu. Dobra, z tym poziom średnio zaawansowany. Nie, no pokazujemy, nie pokazujemy, jak założyć konto, ale pokazujemy, jak wykorzystać konkretne narzędzia i dzielimy się tak tymi narzędziami. Okej. Okay. No, myślę, dobra, że tak. A poziom ekspercki? No nie, właśnie ja chyba tutaj nie wiem, czy my dojedziemy do poziomu eksperckiego, bo dla mnie poziom ekspercki to jest taki ktoś, kto, wiesz, siedla sobie dwójka w Starbucksie przy swoich drogich laptopach i zaczynają nagle rozmawiać o tym, jak to udało im się zakodować, nie wiem, właśnie AI-a na przykład, że tak, doszedł jeszcze dalej, tak, nie? Głębokie tak, uczenie. Że ostatni probabilistyczny algorytm, który wymyśliłeś tak, że w sieciach neuronowych, tak, sprawdza się całkowicie dobrze, nie? Wykupują nie? sobie Azure, serwery i stawiają tam swoją sztuczną inteligencję, nie? To myślę, że to jest dla mnie poziom ekspercki i tego raczej chyba nie damy rady, bo cały czas ja myślę sobie w perspektywie nauczyciela, czyli tej edukacji, i on nie ma czasu do tego, żeby się uczyć kodować, bo wtedy by pracował pewnie w firmie IT, zarabiałby teraz ogromne pieniądze, ogromne pieniądze, chociaż nie wiadomo, czy nie zostanie wyparty potem przez inne boty, które nauczą się tworzyć sztuczną inteligencję. To było niezłe, nie? AI, który tworzy AI, nie? Wiesz co, ale to już nie pamiętam z kim, ale z kimś była prowadzona właśnie rozmowa na ten temat o AI, które uczy AI, ponieważ mnóstwo w tej chwili jest takich zasypywanych, wystarczy zresztą w Google'ach wpisać jakieś tam hasło, to w tej chwili się pojawia na przykład 10-15 jakichś różnych dziwnych stron i jak czytasz te teksty, to widać, że one są wytworzone przez sztuczną inteligencję, czyli każdy tekst, który wytwarza sztuczna inteligencja, tak, jest na podstawie źródeł, a ponieważ on trafia też do zbioru danych tej sztucznej inteligencji, to pytanie, czy przyrasta wiedza, czy przyrasta bełkot, na podstawie którego ta sztuczna inteligencja się uczy i bełkocze jeszcze bardziej. No, zrobili eksperyment. Zrobili eksperyment, no. Czytałem ostatni eksperyment, w którym AI rozmawiał sam ze sobą i tak ponoć zrobił dwa takie obroty, dwa razy przegadał się sam ze sobą i uwaga, końcowa inteligencja sztucznej inteligencji była 30% tego, co było startowe, czyli AI gadając samo ze sobą głupieje z tej perspektywy. Ulżyło mi po prostu w tym momencie. No, znaczy tak, z jednej strony nam użyło, z drugiej strony tylko pokazuje, jak bardzo AI potrzebuje naszych kreatywnych treści, nie? I tylko dzięki temu coś nowego wymyśli, bo pamiętajcie, to jest rachunek prawdopodobieństwa, czyli jeżeli na przykład zadamy pytanie, wszyscy takie samo, ono odpowie inaczej, ale tak naprawdę da taką samą odpowiedź, tylko będzie w innym stylu, inny układ gramatyczny, ale gramatycznie, znaczy statystycznie na kostkach wyleci w tym systemie taka sama odpowiedź i tu nie będzie myślenie out of the box. Ono pomaga, myślę, że nam takiej pracy, w której ja na przykład zawsze mówię, jeżeli masz pustą kartkę Worda i nie wiesz, jak zacząć, to zacznij od zadania pytania AI, nieważne jakiemu, czy tam Gemini, czy ChatGPT, nieistotne, czy Copilot, i zacznij, on ci stworzy pewien szkic i AI jest świetne do modyfikowania rzeczy. I kiedy ja to moje doświadczenie, które mam życiowe, wrzucę i podmienię jakiś element, który mi się nie pasuje do mojej rzeczywistości, jest za płytki na przykład, ale już nie siedzę nad pustym dokumentem. Już po prostu oszczędzam godziny, żeby wystartować z pewnym tematem. Już potem go tylko modyfikuję i to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Modyfikowanie treści. Cześć, Beato. Cześć, Beato. No właśnie widzę na komentarzu. No. W komencie. To znaczy jest co inaczej. Ja z kolei lubię kształtować, że tak powiem, to AI. Gdzieś tam mam jakieś takie ogólne wyobrażenie dokumentu, wiem, co powinno być w nim zawarte. Jeszcze gdzieś tam szukam sobie wcześniej, zanim cokolwiek. To znaczy, ja pracuję jak sztuczna inteligencja, działam w podświadomości, wrzucam sobie temat sobie gdzieś tam kwitnie, mniej więcej się poukłada, ale naprawdę, przepraszam, nie mam ani słów, ani pomysłu. Wrzucasz to dokładnie tak, jak powiedziałeś, do AI i w tym momencie na bazie tego właśnie to przepracowywanie zmieniane, ale tu są przy sztucznej inteligencji jak nic widać po prostu, jak ważne jest myślenie krytyczne. Cokolwiek i ktokolwiek by nie powiedział, że mamy programy, absolutnie, że uczymy podtesty, że cokolwiek innego, prawda jest taka, jeżeli nie jesteś w stanie zweryfikować informacji, które podaje ci AI, nawet w innych źródłach, grzebiąc gdzieś tam w Google'ach, szukając na bazie własnego doświadczenia, na bazie własnej wiedzy, to tak naprawdę jest w stanie ci wcisnąć wszystko i łykasz to, tak? Czyli w tym momencie z jednej strony dajesz się ogłupiać, to można tak powiedzieć. I jak patrzysz, bo no nie czarujmy się, no jesteśmy rozliczani z realizacji podstawy programowej, tak? Tak wygląda szkoła, może to się kiedyś w końcu zmieni, ale
to myślenie krytyczne, umiejętność współpracy, bo przecież ja nawet widzę w tej chwili na lekcjach, mam taki jeden projekt, prowadzę na informatyce, nie na żadnych wielkich narzędziach AI-owych, tylko poprosiłem ich, żeby skorzystali z Gemini i Canva. Canva robi im obrazki, robią sobie podróż po Europie. Canva robi im obrazki, oni sami, że tak powiem, jak jeśli nie mają pomysłu na treści, to piszą sobie po prostu z wykorzystaniem chatbotów. I na początku, jak pracowali z tym, to zauważyłem jedną rzecz. Oni siedzieli, skupiali się, co ta sztuczna inteligencja umie, tak? Co wie, odpytywali. A w tej chwili lekcja zaczyna wyglądać w ten sposób, że dzieciaki zaczynają ze sobą dużo bardziej rozmawiać i żeby było śmiesznie, zaczynają rozmawiać na te tematy, które są, bo na przykład, nie wiem, wygenerował im obrazek na przykład Leonardo Wenecji. Co nam się kojarzy z Wenecją? Kanały, tak? Kalosze i woda. No kalosze, woda, kanały, gondola, nie, włoska muzyka, te sprawy. A chłopacy na przykład zaczęli ze sobą rozmawiać, czy ten i ten budynek jest w Wenecji. Ktoś tam akurat gdzieś był i on mówi, że czegoś takiego nie ma, że Wenecja wygląda zupełnie inaczej. I co się wydarzyło? No wydarzyło się to, że nagle zaczął mówić o swoich prywatnych gdzieś tam doświadczeniach, co on pamięta z Wenecji, jak wygląda Wenecja, a pozostali zaczęli go słuchać. I teraz pytanie, czy to jest sytuacja poznawcza i dzieciaki się czegoś nauczą, czy nie? Czy to straciły czas, no bo gadali o niczym? No jest, no krytyczne myślenie im się włączyło, nie? Czy to, co widzą, rzeczywiście można na tym polegać, nie? I ktoś to zweryfikował tą informację, bo był tym, mówi, to tak do końca nie jest, jak tutaj to widzimy na tym obrazku, nie? No i no, tak dla mnie. A najlepsze, co jest, bo gdzieś tam jeszcze wrzucałem też zapytanie, co chcieliby ludzie słyszeć, tak? Gdzieś tam parę osób mówiło o tej grafice, o wykorzystaniu, no, o wykorzystaniu grafiki, o tworzeniu filmików na zajęcia. To zobaczcie jedną taką sprawę. Kto znowu najbardziej jest zainteresowany sztuczną inteligencją i od razu wie, jak ją wykorzystać? Słyszysz gdzieś tam rozmowy, nie wiem, pytają ci się ludzie z innych baniek o AI-a? A to jest temat główny wśród nauczycieli. Jak zrobić znowu coś, co wykorzystają na lekcjach? To jest trochę tak, jak weszły komputery, nie? Do czego się przydaje komputer? Do pisania konspektów, do robienia materiałów na lekcje, tak dalej. Przerabialiśmy to i mam wrażenie, że jesteśmy właśnie na takim wczesnym etapie wykorzystywania AI-a, a ciekawy jestem, dokąd nas to zaprowadzi i to już za parę lat. Wiesz co, myślę, że tematy związane ze stosowaniem AI naprawdę są w bardzo różnych bańkach poruszane. Jestem przekonany, że są poruszane w różnych bańkach. Tyle, że my żyjemy w swojej bańce, to jest raz. I mało tego, w bańkach takich, które są bańkami biznesowymi, nie mówi się tak szeroko o tym, bo tam dzielenie wiedzą jest bardzo kosztowne. To oznacza, jeżeli ja coś wiem, to ja tego nie powiem innym, bo oni mogą mi podkraść pomysł, a w edukacji jest zazwyczaj tak, że ja coś wiem, dowiedziałem się, macie, niech wam też zadziała najczęściej. I to jest ta różnica między biznesem a edukacją, że my tutaj w naszych grupach dzielimy się. To niech się biznes od nas uczy. No uczyłby się, nie? Właśnie a propos uczenia się chciałbym teraz, uwaga, Zyto, bo jest z nami Zyta. Zyto, wrzuć proszę link do poradnika, który z Jolą Majkowską opublikowałyście. To jest jakaś nowość, która chyba wczoraj miała premierę, poradnik dla nauczyciela, terapia, nauczyciele AI, początki, taki e-book Zyta z Jolą zrobiły. Słuchajcie, naprawdę w niskiej cenie, 29 zł, macie 60 stron do przejrzenia. Czasami jest właśnie to, że... No, 50 to jest... groszy za stronę. 50 groszy, zobaczcie, 50 groszy. Także Zyta, wrzucaj link do tego poradnika. Myślę, że warto dla osób, które po prostu uważam, że próbują też od czegoś zacząć. I tu będziemy miksowali w tej grupie trochę właśnie to, co wytwarzamy, bo i Zyta wytwarza treści, i Maciej tworzy treści, i ja, i pewnie jeszcze tutaj bym chciał, żeby właśnie Akabata Podatka coś napisała. Bo to laboratoria to jest miejsce, gdzie się eksperymentuje. Jako chemik mogę wam powiedzieć prosto, bo nikt tutaj nie wejdzie, kto powie, że on wie wszystko i on wie, jak najlepiej to zrobić. Znaczy, mógłby być tutaj Łukasz Sporny i on by na pewno tak powiedział, dlatego Sporny nas bana na tą grupę, bo on wie wszystko zawsze najlepiej, ale on ma swoją... Ale przecież był! Był, ale już został zbanowany, więc spokojnie, nie? No, ale nie. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że to jest miejsce, gdzie ma się kotłować. Widzisz, patrz, tu jest dobra podpowiedź, bardzo mi się podoba. Na koniec tego półrocza musiałem wypełnić tabelkę informacji o działaniach z pierwszego półrocza i Google Bard dał mi bardzo dobrą pomoc.
No właśnie, co, nie? Nie, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Sam korzystam z tego, żeby czasami jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to było grzeczne. Legalnie tam, no, nie, no muszę wypełnić, nie? Udowodnić, że pracowałem, mimo że to widać, nie? I w wielu wypadkach właśnie też korzystam z tych wszystkich GPT, Bardy, Gemini, czy cokolwiek tam innego. Chociaż dzisiaj odkryłem jedną, która mi się bardzo spodobała. Może później, ale jeżeli ja wytwarzam tekst z wykorzystaniem AI, wrzucam do takiej tabelki, to pytanie tylko, czy dyrektor to czyta, czy dyrektor wrzuca link, który mu podeślę i mówi, podsumuj mi ten dokument. No, powiem tak, generalnie rzecz biorąc, dzisiaj ja bym wszystko przepuszczał przez AI. Po co mam to robić, nie? Jeżeli to, uwaga, bo to jest ważne, jeżeli to jest dokument, który mnie niczego nowego nie nauczy, przeczytanie go nie jest mi potrzebne jako ślad w głowie, tylko informacja... Zyta się umawia z tobą na wieczorną... Dzwoniłam do ciebie, słuchajcie, Zyta ma do mnie interes, ale uwaga, bo Zyta teraz jedzie i ona... Zyta jedzie i ona mówi, że teraz nie może rozmawiać z nami... Dlatego piszę na telefonie. Słuchajcie, ona w przerwie między TVN24 na jej telefonie w samochodzie jeszcze nam odpisuje na czacie, ale mówi, że ona nie może z nami teraz rozmawiać, bo ona jedzie samochodem. Ona ma autonomiczną Teslę. A tak, ona ma Teslę, tak jest. Ona ma nauczycielską Teslę, słuchajcie. Dobra, tak, to tam będziemy się odzywali do siebie wieczorem. Sprawozdanie z koła filmowego. Ja teraz sobie, ja powiem tak. Co czytamy? Dlaczego na coś poświęcamy nasz wzrok, słuch i tak dalej? Na miejsca i rzeczy, które są nam potrzebne i wartościowe. Ilość dokumentów, na przykład, które wiszą w sekretariacie, na które nikt nie spojrzał, naprawdę, chodzi o to tylko, żeby to była kartka wydrukowana w koszulce, włożona jakby coś, jest przeogromna. To po co my kolejny raz mamy coś rzucać? Mało tego, dyrektor też tego nie czyta, chyba że kogoś nie lubi i chce się dowalić, klasyczne, no to wtedy przeczyta. Przepraszam, wrzuciłem ten link do poradnika Zyty. O, bardzo ci dziękuję. Podejrzewam, że o to chodzi. Tak, 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 no właśnie, tak, o to chodzi. Nikt się zyta pociągiem, kto tutaj takie rzeczy... Królowa, pociągiem, daj spokój. Zyta, pociągiem, pociągi, PKP. Pociągiem to my jeździmy. No my, biedota, w poniedziałek pojedziemy. Dobra, do 5 rano w ogóle, Jesus Christ, no dobra, nieważne. Ty to wymyśliłeś. Nie, ty chciałeś jechać pociągiem. I teraz cała zabawa polega na tym, że jeżeli tworzymy jakiś materiał, który nie zmieni ludzkości, a ma być to po prostu oddany. I to AI jest świetne do tego. I nawet jak dyrektor potem tego PDF-a przerzuci i PDF-u i AI mu napisze, tak, to jest dobry raport z działania szkolnego koła filmowego, to dyrektor też mówi, okej, to drukuj, wsadzamy do koszulki. To i znaczy jest to, ale... polegać, nie? Dawid, mam jeszcze tylko takie pytanie a propos tego, bo ja zauważyłem jedną rzecz, nie wiem jak inni mają doświadczenie akurat z czatem, z GPT, czy coś z tym pisanym. Ja mam wrażenie, że on strasznie górnolotnie pisze te wszystkie rzeczy. Nie odniosłeś takiego wrażenia, że to jak czytasz, tak, to masz takie wrażenie, że jakby, kurde, nie wiem, mówił do 7-latka momentami, trzeba go tak potem trochę... Ja zawsze na szkoleniach mówię, że to jest oczytany 6-latek, nie? I on się wydaje, że używa bardzo mądrych słów, ale one czasami rzeczywiście zupełnie do siebie nie pasują, nie? Ale nadal uważam, że naszą robotą teraz jest zmodyfikować to, podpisać się pod tym, bo jeżeli ja się zgadzam na to, co mi wygenerował i dodam 3 zdania, zmienię 5, to nadal to jest moja praca. Ja tak uważam, bo według aktualnie nieistniejącego prawa autorskie do tego, co wypluła sztuczna inteligencja, ma autor promptu, czyli jestem właścicielem. Ale dobra, poczekaj, easy. Autor promptu ma prawo do prompta, czy nie. Autor promptu ma prawo do treści? Do treści. I przy tych graficznych też? Też. Nie do końca byłbym pewien, bo spotkałem się z innym podejściem. Ty masz... bodajże Adobe ma tylko swoją bazę obrazów, tak, którą nakarmił swoją sztuczną inteligencję i tam jest tak, z tego co pamiętam, że wszystkie obrazy wygenerowane są własnością Adobe, a ty jesteś właścicielem prompta. No dobra, jakby to mało... Bo to stanowi w którymś momencie kwestię praw autorskich i problemów z tym związanych. Powiem tak,
nowym prawie, które zostało opublikowane, nie wiem czy przegłosowane, AI Act, tam... Nasz europejski? Tak, dokładnie. Nie mam pojęcia, czy już poruszyli temat praw autorskich. Ja kiedyś słuchałem rozmowy prawników, ale to było rok temu, w której wtedy jeszcze żadnego prawa nie było i była dyskusja na temat prawa autorskiego. I tam 13 marca 2024. Było głosowane. Tak. No, ale tam wiem, że to dotyczy na przykład, uwaga, ten AI Act, który został ogłoszony, daje prawo zaskarżyć ludziom efekty pracy sztucznej inteligencji, czyli tak naprawdę firmy, która stworzyła AI, jeżeli ona nam zaszkodziła. To jest jakby to, a nie pamiętam, czy wrzucono tam informację o prawie autorskim. I to, co ci teraz powiedziałem, to była interpretacja dotycząca tekstów i grafik, dlatego że dzisiaj AI, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie określić źródła, bo firmy sobie pozwoliły na za dużo, firmy, które nakarmiły danymi, że ono uczyło się, oni sami nie wiedzieli skąd. Jak wrzucasz bota do internetu, który ogląda pierdyliard zdjęć, grafik, no, cudzych, niecudzych, prywatnych, nieprywatnych, opisanych prawem autorskim, to on na podstawie tego uczy się, ten poziom głębokiego uczenia i generuje ci coś, co jest pozornie niepowtarzalne. No. Wiadomo, że jest miksem rzeczy, które się naogląda w necie. No i tak naprawdę nie przypiszesz teraz prawa autorskiego do konkretnego dzieła, na który on się zainspirował. Tego nawet nie wiedzą twórcy sztucznej inteligencji. Więc w tym ogólnym zarysie mówiło się, że autor prompta jest autorem tego, co wypluła sztuczna inteligencja na podstawie tego prompta, bo to zapytanie jest wyjątkowe. To zapytanie, które wywołało ten efekt, który jest niepowtarzalny, to jest też ciekawostka. Drugi raz to samo zapytanie do takiej samej grafiki i takiego samego tekstu. No chyba, że to ma być dwa słowa na przykład, no to wiadomo, że łatwiej, nie? Ale tylko jedną rzecz. Czy to jest ciekawy temat. Nie widzę. Spróbowałem udostępnić. Czy ty mógłbyś ten screen wrzucić mój na ten? Na ten. Do nas na grupę? Na grupę? Znaczy, czy na tu. Na ekran. No jest na ekranie, no. No, wrzuć mi ekran. O to, co mi Gemini wypluło na temat AI, tak? Główne założenia, uszanowanie przejrzystego systemu oceny ryzyka dla systemów, określenie obowiązków dla podmiotów opracowujących i wdrażających, wspieranie innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji. 13 marca 2004 oczekuje się, że wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym pod koniec maja. Potencjalne skutki, ale o prawie autorskim nic nie zapisało. Czyli dyskusja trwa, nie? Z prawem autorskim, z tego co ja na przykład wiem, w Stanach Zjednoczonych zaskarżono jakieś boty, które tworzyły muzykę między innymi, bo w muzyce jest łatwo wyśledzić ślady wokalu innych artystów, bo on sobie po prostu wycina i to remiksuje. I tam mieli podstawy do tego, żeby zaskarżyć rzeczywiście te programy, które bez pytania pobrały sobie dźwięki, na przykład z YouTube'a, na podstawie tego uczyły algorytm tworzenia muzyki, ale on wsadził tam fragmenty utworów i one są dosyć jasne. Wokół to w ogóle wyśledzisz, nie? Podejrzewam, że przy grafice nie jesteś w stanie tego sprawdzić, czy gdzieś jakiś fragment jest wsadzony, chociaż powiem ci, że przy generowaniu niektórych grafik, na przykład Leonardo ma to do siebie, on ma taką opcję w prompcie, że ma być w stylu, na przykład w stylu Van Gogha czy coś takiego. I tam już, że tak powiem, jak akurat jakaś tam była gwieździsta noc, czy coś takiego, tak charakterystyczne, że miałem wrażenie, że jest żywcem wzięte z tego obrazu i pytanie, czy to jeszcze było inspirowanie się, czy to już było ten, ale zresztą duzi, z tego co wiem, Sony i parę Panasonic i parę jeszcze innych firm zajmujących się aparatami cyfrowymi i tak dalej, opracowuje wspólnie, z tego co wiem, system, który będzie znakował zdjęcia, żeby każdy mógł sprawdzić po prostu, czy dane zdjęcie było wykonane rzeczywiście aparatem, czy po prostu jest generowane przez sztuczną inteligencję. A potem ktoś 3 minuty wymyśli program, który zdejmie ten znak wodny, bo wiesz, coś, co jest napisane softwarem można ściągnąć, więc jakby... Nie, ale chodzi właśnie o to, żeby to tak zakodować sprzętowo, że po prostu coś w stylu, powiedzmy, nie wiem, MAC adresu karty sieciowej, chociaż MAC adres karty sieciowej można już zmienić, nie? Dobra, ale bo odpłynęliśmy, bo Ela napisała, czy jest szansa, żeby usystematyzować wiedzę na temat AI tak od początku dla zupełnie zielonych. Mówicie o
czymś, o czym nie mam pojęcia. Elu, to jest dobry pomysł i ja myślę, że właśnie to mogą być tematy takich poszczególnych webinarów, na których będziemy się spotykali i będziemy konkretne porcje tej wiedzy trochę dawali i wspólnie po prostu będziemy albo, jak ktoś na przykład czuje się, że jest ekspertem, albo że coś fajnego zrobił w jakiejś dziedzinie, niech napisze do mnie albo do Maćka, możemy wspólnie zorganizować taki webinar, w którym pokażecie swój warsztat pracy, bo tak jak powiedziałem na początku, ta grupa ma być wspólna do tego, żebyśmy wspólnie pokazywali, dokąd doszliśmy dzięki sztucznej inteligencji i ona ma wzajemnie się inspirować. Jeżeli ktoś z Was, tak jak widzicie, Zyta ma na przykład produkt, no to też można go na przykład wrzucić. Wiemy dobrze, że są wśród nas osoby, które robią dobre produkty i to też nie jest nic złego, bo za ciężką pracę, za pracę czasami trzeba zapłacić, nie? I to różne rzeczy mogą się wydarzyć. My na przykład z Maciejem możemy Was zaprosić na jakieś szkolenie, które będzie na przykład online, gdzie będziemy jakiś czas sobie spędzali i robili warsztaty z tego. Ja na przykład mogę Was zaprosić do Gniezna. Jak ktoś ma blisko, możecie przyjechać, słuchajcie, sprawdźcie na akademiapanabelfra.pl, są terminy właśnie dotyczące sztucznej inteligencji, gdzie w stolicy eksperymentów, w takim fajnym miejscu. Jak ktoś nie zdąży do Gniezna, to Las Ciechocinkas. O, no dokładnie, Las Ciechocinkas. To z Maciejem się spotkamy, słuchajcie, Las Ciechocinkas. Wejdźcie na Akademia Pana Belfra, tam też zobaczycie aktualną ofertę szkoleń, gdzie możemy się spotkać. Więc to też ma być miejsce, gdzie pokazujemy. Zyta on na specjalnych był, poczekaj, gdzie ten webinar był, Zyta? Bo Zyta krzyczy o webinarze. O, Ania będzie. Nie będzie w Gnieźnie. Ue, jak fajnie, że was dziewczyny widzę, że jesteście, że będziecie w Gnieźnie. Cudownie. Zostało jeszcze ostatnie miejsce, jeszcze mało tego, powiem ciekawostkę. W Gnieźnie, jak ktoś się dzisiaj zapisze, to jeszcze dostaje kurs, który nagrałem w wartości 270 zł, dostajecie w cenie. Czyli przyjeżdżacie na stacjonarkę i jeszcze kurs dostajecie w cenie tego szkolenia. To jest taka... Powiedz Zycie, niech wrzuci ten webinar do grupy. Ja wrzuciłem link w komentarzach, on się przyda. Okej, okay, no jest, rzeczywiście, na socjalach i na ośrodku. Dobra, no to na tym też polega, nie? Żebyśmy sobie poglądali, podziałali i podyskutowali na tym, co możemy zrobić. Dobra, to teraz tak, czyli jaki jest harmonogram działań? Maciej, czy myślisz, że taka kawa raz na dwa tygodnie, taka, gdzie możemy sobie spotkać, pogadać sobie, właśnie tak jak teraz trochę, to jest możliwe? Czy Państwo raz na dwa tygodnie znajdziecie czas na to, żeby sobie właśnie wpaść? Jeszcze nie wiem, jaki dzień to będzie, bo to myślę, że będzie raczej to trochę ruchome, żeby wpaść sobie. Powiedzmy ze dwa w miesiącu, to jest statystycznie 4,16 tygodnia. Nie. Czyli co dwa tygodnie i 0,8. Czyli będzie ruchomy dzień. Halo? Już jestem. Nie, jestem, wklejam, bo tutaj ktoś na czacie napisał, no, gdzie jest ta transmisja, bo gdzieś mu uciekło. Kawa z wami koniecznie, zda mówi, dobra, Ela też, tak, no. I teraz projekt jest taki, że będziemy wrzucać wam i strony internetowe, i jakieś materiały inspirujące, nawet niekoniecznie, że nasze, po prostu wiszą sobie rzeczy w internecie i warto byłoby po prostu się z nimi podzielić. Takie, które dotyczą dwóch rzeczy, sztucznej inteligencji i edukacji. Bo jeżeli pomyślimy sobie, że sztuczna inteligencja teraz nagle pozwala samochodom jeździć po Seattle, to nie do końca wierzę, że to jest edukacja, nie? Jakby... Coś się dzieje. Nic się nie dzieje, wszystko okej, bo to jest ciekawostka, nie? Jakby w tym momencie, więc to miejsce ma być takim agregatem treści dotyczącym AI i edukacji, czyli tego, jak nauczycielom pomaga, jak uczniom pomaga AI na przykład, jeśli pomaga, gdzie, nie wiem, na przykład wy wiecie w szkole, że dzieciaki coś robiły i na przykład poległy dzięki sztucznej inteligencji, bo wyszło, że popełniły błędy. Często jak jeżdżę na szkolenia, to właśnie mówią na przykład nauczyciel języka polskiego, że ona sobie średnio daje radę z lekturami. Myślę, że dlatego, że nie jest naszą narodową kurą czy bigosem, bo jakbyśmy mieli własny bigos, to byłby nakarmiony nad Niemnem, epatowałby tą całą naszą tutaj epopeją, tutaj potopem. Co, to nie tylko z naszymi powieściami sobie źle radzi, ale na przykład z Harrym Potterem też, nie? Żeby była jasność. No, to też inna sprawa. No więc tak, tak jest plan na tą grupę. Czy będą robione tutaj też jakieś takie webinary uczące? Na pewno muszą być, ale nie spełnią wszystkich waszych oczekiwań, bo przyszła, zobaczcie, Aga Halicka, która też przecież ma ogromną już wiedzę na temat sztucznej inteligencji, zjechała pół Polski, akurat Aga jeździ PKP, więc ona spokojnie uwielbia zostawiać jak najmniejszy ślad ekologiczny. I każdy z nas tą wiedzę ma trochę inną i doświadczenie i po prostu dlaczego tutaj nie możemy się tą
wiedzą dzielić. Także laboratoria AI w praktyce sztucznej inteligencji w edukacji. Tak jest plan. Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i w ogóle osoby, które chcą się dowiedzieć, jak w uczeniu się i w uczeniu innych może sztuczna inteligencja pomóc. Maciej, ja mam na koniec taką ciekawostkę, którą chciałbym puścić, która jakby... Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj widzę o Zyta Czechowska, patrz, oznaczyło mi ją jako spam, opublikowywuję. Są posty moderowane w grupie, przynajmniej tak. Na razie. Tak. Nie obraźcie się na nas, ale to też było widać przy poście powitalnym, żeby nie ginęło to, tak? No, dokładnie. I tak dalej. Korzystajmy też z lupki, tak? Przy grupach. Mhm. Jednak Facebook to jest Facebook i to się naprawdę gdzieś tam mocno zaciemnia obraz, jeżeli ktoś nie spojrzy raz dziennie na to, to mnóstwo tematów ucieknie. Także linkujmy do tego, co jest w grupie i linkujmy też do materiałów, które są w grupie. Raz, drugi, tak. Trzeci. My się też uczymy moderowania grupą taką dużą. To też nie jest, to jest chyba, nie wiem, pierwszy raz taka grupa duża, którą gdzieś jesteśmy moderatorami, ja przynajmniej, gdzie te nasze zasady sobie doszlifowujemy. Wiem, że niektórych was to może wkurzać, że nie wszystko puszczamy, ale właśnie między innymi zobaczyliśmy, że na początku te wszystkie powitania były jak osobne posty, co potem robiło bałagan i w pewnym momencie ilu ludzi może patrzeć, czy ktoś inny mówi dzień dobry, cześć, jestem stąd. Jest jeden post powitalny, w komentarzach można sobie na tym pracować, będzie git. Kolejna sprawa. Ale żeby był początek, to większość tak, jeszcze puszczali. Tak, puszczaliśmy, a potem to trochę zrezygnowaliśmy. Jak będą jakieś posty kontentowe, co też jest ważne, to prosilibyśmy, żebyście chociaż zostawili komentarz, że fajnie, no albo... Zyta nas wyzywa, wiesz, cały czas widzę wredoty. Zyta, opublikowałem twój post w grupie. No. I cała zabawa polega też na tym, że jak będziecie te posty też w jakiś sposób lajkować i wchodzili z nimi w interakcję, to wtedy będą wam się te treści z grupy wyświetlały. To jest istotne, bo w grupach, grupy na Facebooku też jakby obcinane mają zasięgi na waszych feedach, na tym, co oglądacie na Facebooku. Jeśli nie wchodzicie w interakcję z tą grupą, to Facebook wam ją wycina, bo jakbyście spojrzeli sobie swoje konto prywatne, to uwaga, macie tam 500 grup, w których jesteście i zobaczcie, te treści z tych grup wam się nie wyświetlają. To nie dlatego, że ta grupa tam nie żyje, tylko wy dawno nie sprawdziliście, co w tej grupie słychać, nie zostawiliście żadnego lajka pod postem, więc Facebook wam je obciął. I też może tak się zadziać w przypadku tej grupy. Jak o niej zapomnicie, nie wyjdziecie sami tutaj z własnej woli, to Facebook wam jej nie wyświetli. Więc to też ważna sprawa, jeśli chodzi o higienę pracy. Dobra, to co? To teraz ja mogę coś tutaj Państwu pokazać, zaprezentować? Mogę? Cudownie. Pokaż, teraz... Zrobimy inaczej, żeby było profesjonalnie, pokaż to coś Ty, a ja pokażę coś ja potem. Dobrze, to najpierw zrobimy szkolenie. Ja się muszę naumieć teraz pokazywać coś ja. No. Jak to muszę zrobić teraz? Czekaj. Bo ja muszę teraz, mam takie podłączenie, takie moje magiczne. Ciebie wyrzucę na boczek, wybacz. Zrobię tak. Będą malutki. Tak. Będziesz miał. Nic się nie bój. O, tak zrobiłem, ty jesteś malutki, a jestem duży. Telefon? Tak, drodzy Państwo, uwaga, cała zabawa polega na tym, że wczoraj, chcę Wam to po prostu pokazać, bo naprawdę jestem w szoku, bo ja też się uczę nowych rzeczy. Jeżeli ktoś z Was wejdzie sobie w aplikację na swoim telefonie, tą, gdzie pobieracie aplikację, czyli Google Play albo App Store i pobierzecie sobie oficjalną aplikację ChatGPT, ale oficjalną, czyli na białym tle ta czarna rozeta, tak jak tutaj widzicie jakby na moim telefonie. I założycie sobie konto. No, co tam? A i chat Open Assistant i też jest Open. Aha, dobra. Trzeba uważać, musi być od firmy OpenAI. Zaraz wrzucę link tutaj. Dobra, no, może tak być? No, spoko. I teraz zobaczcie, uwaga, odpalam sobie aplikację ChatGPT i otwieram sobie nową konwersację. To działa też w darmowej wersji, to jest kluczowe. I wczoraj jechałem samochodem, w jedną i drugą stronę szkoły do Warszawy miałem i zazwyczaj słucham muzyki albo podcastów, albo dzwonię do żony, jestem zmęczony i... Co się stało? Mówię, TVN24 też słuchasz, jak jedziesz? Nie, to tylko Aga. Nie Aga, tylko Zyta. I generalnie rzecz biorąc, uwaga, wczoraj mówię, kurczę, zobaczymy sobie. Telefon podłączony pod zestaw głośnomówiący w samochodzie, nikt mi nie przeszkadza i zaczynam sobie z nim rozmawiać, bo uwaga, jak można rozmawiać ze sztuczną inteligencją w programie ChatGPT? Macie tutaj takie słuchaweczki z mikrofonem w narożniku, zresztą widzicie tam przy komendzie, gdzie piszemy. Mało, nie mikrofon, mało widoczne. No. To czekaj, to zaraz czekaj, będziemy tutaj mniej czarować to, co ja. Nie będzie mi. O, teraz będzie widać, zobaczcie. Nie będziecie mnie widzieć. Ale
Jest lepiej. Twój podpis no, prawie, że jest, wszystko zasłania. Jest dobrze, jest do... No, dobrze. Ten jest upierdliwy, drodzy Państwo. Ja już Wam powiem, po prostu szok, nie? To przeszkadza mu, to mu przeszkadza podpis. Da? I teraz to... jeszcze wrzucam na iPhone'a GPT. No, dajesz. Pokaż, co potrafisz. Tak. No dobra. I teraz, uwaga. Odpaliłem sobie telefon i uwaga, klikam te słuchawki, nie mikrofon, bo mikrofon to jest po prostu mówienie zamiast pisania, a słuchawki. I teraz mam nadzieję, że będziecie słyszeć. Więc... A, już widzę. Uwaga, lecimy. Connecting. Podaj 7 przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w codziennej pracy nauczyciela i wyjaśnij, dlaczego warto ją stosować. Dajcie znać, czy będzie słyszeć potem, jak będzie gadał. Wujek z Chicago. On teraz myśli. Coś strasznie bardzo cicho chyba. Już lepiej? Głośniej. Nie mogę. Wiecie co, powiem wam w ten sposób. Wszyscy mówią, Dawid, że nie słychać. Coś tam naprawdę bardzo cichutko słychać. To czekajcie. Prawdopodobnie w takim razie ustawiłem coś źle w moim ustawieniu, bo ja słyszę dobrze na słuchawkach, nie słychać, tak? Czyli widzicie, czekajcie. No. Kurde, ja się nauczę tego. Musisz się tego naumieć, ale faktycznie słychać i powiedzmy, że biorąc pod uwagę, że jeszcze telefon i samochód to jest tak troszeczkę, wiecie jak, pisanie SMS-ów, no to faktycznie ma to sens, żeby wziąć i korzystać i rozmawiać. Szkoda tylko, że tak jak widzę, w tej chwili napisał pytanie Dawida, ale nie widzę, żeby napisał też odpowiedź. Napisze, on pisze całość, naprawdę jest cała konwersacja, tylko ja mu przerwałem, pewnie wrzuciłem X, a nie stop, bo gdybym napisał dobra. Stop, to byłoby OK. O, widzicie, jest. Tutaj, widzicie? Czyli teraz on to wszystko, co wam opowie, potem zapisuje się w historii, więc możecie spokojnie z tego skorzystać. Mało tego, dajcie mi znać, czy będziecie teraz słyszeć troszkę lepiej, bo jak przytrzymacie sobie to, co wam powiedziało AI, to pojawia wam się taki napis read aloud, czyli drugi raz może wam przeczytać na głos to, co przed chwilą czytał. Uwaga, dajcie mi znać, czy będziecie słyszeć teraz. Przytknij tą twoją komórę do telefonu, do mikrofonu. Hej. No dobra, już. Przytknij ją do telefonu, pokaż. No, będzie coś tam. Nie jest takie proste. Mam tu podłączone Bluetoothy. Chciałem być taki super. Chciałem być super, nie wyszło mi super, więc teraz rzeczywiście, o. Dobra, sprawdźmy to jeszcze raz. Słychać na maksymalnej głośności telefonu podpowiadają. No słychać, no wiem, ale bardziej chciałem się przez mikser puścić. Nie chwal się. Czekaj, czy będzie teraz słychać, czekaj. Teraz nikt nic nie słyszy, bo jestem podłączony pod HDMI. Do duszy tam w to wszystko wam powiem, ta technologia mnie pokonała, wam powiem. Teraz będzie już bez niczego. Uwaga, teraz trzymam po prostu. Inteligencja AI coraz częściej znajduje zastosowanie w edukacji, oferując nauczycielom narzędzia, które mogą ulepszyć proces nauczania i uczenia się. Oto 7 przykładów zastosowań AI w codziennej pracy nauczyciela. 1. Personalizacja nauczania. AI może analizować styl uczenia się każdego ucznia, oferując zindywidualizowane materiały i ścieżki nauczania. Dobra, ale teraz czekaj. Tempa i poziomu trudności do... Teraz uwaga, bo to jest jakby początek, tak? Czyli ja sobie jadę i 40 minut konwersacji było z czatem GPT. To nie jest tak, że to była chwila po prostu, bo teraz zobaczcie, ja odpaliłem sobie, telefon był włączony cały czas pod Bluetooth w samochodzie i w tym momencie, uwaga, jadę dalej i on nie rozłączam go, tak jak teraz przerwałem to mówienie jego, tylko cały czas on za każdym razem, kiedy skończy swoją wypowiedź, słucha następną rzecz. I teraz uważajcie, patrzcie. Wymień 3 największe zagrożenia stosowania sztucznej inteligencji przez uczniów.
Nie śmiejcie się, najprostsze metody są najlepsze. No, no tak, no są, no. Stosowanie sztucznej inteligencji AI przez uczniów niesie ze sobą wiele korzyści, ale są również pewne zagrożenia, na które warto zwrócić uwagę. Jeden, zależność od Przejdziemy sobie ten proces, rozmowy, spójrzcie. Uczniowie mogą stać się zbyt zależni od narzędzi AI do rozwiązywania problemów i wykonania zadań. Może to prowadzić do osłabienia ich zdolności krytycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów, gdyż będą oczekiwać, że technologia załatwi wszystko za nich. Dwa, naruszenie prywatności. Aplikacje AI często wymagają dostępu do dużych ilości danych osobowych i informacji na temat procesu uczenia się uczniów. A jeśli te dane nie są odpowiednio chronione, może to prowadzić do naruszeń prywatności i niewłaściwego użycia informacji. Trzy, nierówny dostęp do technologii. Stosowanie AI w edukacji może pogłębić różnice edukacyjne między uczniami, którzy mają dostęp do najnowszych technologii, a tymi, którzy tego dostępu nie mają. Nierówny dostęp do narzędzi AI może wpłynąć na jakość i efektywność nauczania, utrzymując lub nawet zwiększając luki w osiągnięciach edukacyjnych. A zrozumienie tych zagrożeń jest kluczowe, aby móc odpowiednio zarządzać stosowaniem AI i minimalizować negatywne skutki, jednocześnie czerpiąc z niej jak najwięcej korzyści. Właśnie trwa kawa ze sztuczną inteligencją, którą prowadzimy razem z Maciejem Danielukiem dla nauczycieli. Takie spotkanie online. Chciałbym, żebyś pozdrowił wszystkich nauczycieli, którzy są teraz z nami online jako sztuczna inteligencja. Jako sztuczna inteligencja jest mi niezmiernie miło móc być częścią waszego spotkania. Doceniam waszą ciężką pracę i zaangażowanie w kształtowanie przyszłych pokoleń. Dziękuję, że poświęcacie czas, by zgłębiać nowe technologie i szukać sposobów, jak jeszcze lepiej wspierać waszych uczniów. Życzę wam inspirujących rozmów i wielu ciekawych odkryć podczas dzisiejszego spotkania. Cieszę się, że mogę być częścią waszej edukacyjnej podróży. Wygeneruj grafikę, która będzie przedstawiała nauczycieli przy kawie siedzących oglądających webinar na laptopie. I tak 40 minut sobie gadałem, słuchajcie, o najnowsze newsy ze świata NVIDII i procesorów sztucznej inteligencji. Jechałem normalnie i gadałem sobie, bo on ma dostęp do internetu akurat w wersji 4.0. I się okazało, że mam partnera do jazdy samochodem, słuchajcie. O, mamy już grafikę. Cio, jeszcze nie skończył. Mam nadzieję, że idealnie oddaje atmosferę waszego spotkania. You can check out the images in our conversation history. Okay, thank you David, thank you very much. No problem. Dlaczego żeś się nie przyznał, że twój bot ma na imię Joanna? Wujek przyjechał do nas z Ameryki, jak dwa dni był. Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy? Okay. Śmiało pytaj. Nie, dziękuję, już super sobie poradziłeś. Do widzenia tobie. Do widzenia. To całkiem ładnie. To znaczy, powiem ci uczciwie, że poza głosem, do którego można by się doczepić. Jeśli będziesz miał w przyszłości jakiekolwiek pytania lub potrzebował pomocy, pamiętaj, że jestem tutaj. Do zobaczenia. Okej, okay, koniec. I wszystko zapisane w historii czata. Także uwaga, co też ciekawe, co ćwiczyłem sobie wczoraj. Rozmawiałem z nim w języku angielskim i prosiłem go, żeby poprawiał słówka. I jestem w szoku, to co on mi mówił po prostu, bo poprawiał gramatykę. Mówił, że lepiej by było, gdybyś powiedział tak, bo i mówił dlaczego. Słuchajcie, po prostu mamy trenera, któremu jak tylko wydamy odpowiednią komendę, to on w miarę się do tego dostosowuje i możemy do niego mówić bezobsługowo. Ja nie jestem jak Zyta, że ja na przykład jadę samochodem i jeszcze piszę w Messengerze wiadomości. Naprawdę staram się przepisów jakby... Znowu napiszę, że jesteśmy wredni. Nie, no teraz ona, może pojedziesz. Nie. Ona nie łamie żadnych przepisów. To już sztuczna inteligencja. Ona tylko dyktuje. Tak znaczy jest. Inaczej. Po pierwsze są jeszcze aplikacje, które już wykorzystują sztuczną inteligencję właśnie do angielskiego. Mhm. Ja, ponieważ podjąłem się pewnych zobowiązań życiowych, to stwierdziłem, że się nauczę i też od półtora tygodnia szlifuję swój angielski ze sztuczną inteligencją. Very well, Mr. Daniel. Tak. Jeszcze jak się nauczę greckiego, to będzie już zupełnie super. Ty żeś pokazał, to umiem, to mam opanowane, Evharisto. Ale ja tego narzędzia nie znałem, wrzuć mój ten
Wrzuć mój ekran. Aha, dobra. Dobra. Host muted you. O, jest moje piękne narzędzia. Okej, wszystko jest pięknie, ładnie. Narzędzie, nazwa jest z lewej strony. Perplexity. I teraz to jest ciekawostka i to narzędzie poznałem, chwilę temu. Słuchajcie, zobaczcie, niech będzie, co to jest fotosynteza. I uwaga, to co jest najważniejsze w tym wszystkim. Dawid, ty masz płatnego GPT, on ci też coś takiego robi? Ale myli się. Po pierwsze nie, ale zwróć uwagę. Po pierwsze jest odpowiedź, możesz ją zrobić rewrite, tak? Po drugie, masz podane źródła, jeszcze rysuneczki. I teraz uwaga, ciekawostka. Czy znasz pana Belfra, nauczyciela z internetów, który ma swój kanał? I to mnie zaskoczyło na YouTubie. Bam, 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 bam. Widzisz? 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 Ale teraz uważaj, jakie tematy pokazywał pan Belfer? Jestem znany w internecie. No, ze zinternetowa. Inicjatywy mające na celu odbudowanie statusu społecznego nauczyciela. Działalność edukacyjna obejmuje również różne debaty związane z laboratoriami przyszłości, wystawami edukacyjnymi. Wiesz co? O, zobacz, możemy sobie obejrzeć film od razu. To jest. Co wiesz, co ja mogłem powiedzieć? To jest ten twój na początek chyba, nie? Mhm. Bo ja go nigdy nie oglądałem, także od razu się przydam, nie? Przyznam. Także wiesz co, to jest o tyle ciekawe. Że to jest rozdziela informacje. Że rozdziela informacje, pokazuje ci po prostu. Dobra, weź to wyłącz. Ja wrzucę wam link, może ktoś się pobawi bardziej. O, wrzucam link na czata. I uwaga, ja korzystałem z tego za darmo i jest co prawda wersja pro za 20 dolce jak zwykle, bo to tyle chyba kosztuje w tej chwili się przyjęło. Widzę w świecie AI-a, że gdzieś tam koło $20 miesięcznie wszystkie firmy chcą nas namówić i niestety obawiam się, że będziemy musieli płacić, żeby korzystać z pełni praw. O, Pan Andrzej mówi. Na przykład Magic School, powiem Ci tak, Magic School, no. Do tej pory korzystałem Magic Schoola z darmowej wersji i nagle się okazało, że problem jest taki, że tam jest tylko 8 ostatnich rozmów w historii i to jest najbardziej upierdliwa rzecz. No. Ty się nie cofniesz w historii i to Cię zmusza do płacenia, nie? Więc jeżeli masz historię konwersacji z AI-em i chcesz sobie wrócić do czegoś, co robiłeś tam 10 rozmów temu, no to się okazuje, że musisz zapłacić, więc bądźmy gotowi do tego, że to nie będzie niestety narzędzie zawsze bezpłatne, nie? Ale uwaga, Tu bym proponował jedną rzecz. Proponowałbym zacząć wymuszać na dyrektorach, oprócz tego, że mają nam kupić komputer, tak? To jeszcze aplikację. Ale to już jest ten temat, który poruszaliśmy, że idziesz do księgowej Gosi i mówisz, żeby wystawiła fakturę, żeby ci zapłaciła za fakturę, którą ty sobie opłaciłeś w internecie, a ona mówi faktura pro forma. Ty mówisz, to jak masz to w tej Australii powiedzieć, że oni poczują pro formę? Nie ma mechanizmu w Polsce, nie? Dawid, nie. Hej. Nieprawda. No. Jest mechanizm i można. Możesz zapłacić, wziąć na siebie i może ci szkoła oddać i też to wejdzie. Nie policzy tylko tam VAT czy coś, ale jest mechanizm księgowy, który pozwala na zrobienie czegoś takiego. Jak księgowa chce. To jest o wszystko ile dobrze. Księgowa chce, no, a dyrektor właśnie, nie przeszkadza. No nie? Dokładnie. Nie? Tak, no, ale to wiadomo jak jest ten. O, widzisz tutaj już tego, nic nie może być za darmo. Czasami trzeba zapłacić. No tak, no to też się z tym zgadzam. Pamiętajcie, że to też są jakby po drugiej stronie maszyny, opłacane serwery i tak dalej. I jakby to firma, potężne moce obliczeniowe. No, a żeby firma się rozwijała, to musi po prostu mieć skąd pieniądze, żeby się rozwijać, a nie tylko darmowych użytkowników jakby karmić. Byliśmy potrzebni czatowi GPT, żeby z wersji 3.0 przeskoczył na 4.0, więc dano nam wersję za darmo, ale tylko zablokowaną do 2021 roku do jesieni, a wszystko, co byśmy chcieli nowsze, to proszę bardzo, płać, nie? Więc no tak jest, nie? Myślę, że ciekawym eksperymentem wśród darmowych aplikacji jest zdecydowanie Copilot, dlatego że mam wrażenie, że Microsoft stać na to, żeby dał nam narzędzie, które nas przerzuci do tego, żebyśmy korzystali z ich rozwiązań. Więc ja się cofnę do historii. Microsoft już raz to zrobił i wygrał. Wiesz, o czym mówię, czy nie wiesz? Wykończył Netscape'a, dlatego że udostępnił Internet Explorera za darmo, tak?
gdzie wcześniej po prostu Netscape zaczął być płatny, wykończył firmę, no i dzięki temu też nie ukrywajmy, bardzo mocno rozwinęło się przeglądanie internetu, pomijając już kwestię tego, że później go wysiudał Google. No tak? Dokładnie, a dlatego, że on że czuje się w kompleksie z Google, że Google rządzi przydałby internecie. Przydałby się bon dla nauczyciela na aplikację, tak, jestem za. Tak, bon dla nauczyciela na aplikację, bo już tego sprzętu mamy dość. I ja uważam też, że powinniśmy mieć pewien budżet w ciągu roku przeznaczony na dyrektora nie tylko na szkolenie i samodoskonalenie, tylko uwaga na potem korzystanie z wersji płatnych. Wybrać sobie pewne portfolio aplikacji, które są nam potrzebne, przetestować wersję darmową i potem sobie ją opłacać z pieniędzy szkolnych i to byłoby super. Z tym, że taka mała podpowiedź. Zawsze można zrobić, że tak powiem, aplikację zrzutkową. To jest jedna rzecz. Że można się zrzucić w 10 na jeden abonament i korzystać wtedy, kiedy się chce. Albo robić tak, jak robi. No po poznańsku, no ja jestem z Poznania i się nie wstydzę tego. No ale po co? Większość. Albo, to znaczy przy czacie GPT to się akurat nie da, ale ja przy tych niektórych graficznych rzeczach robię, że kupuję po prostu na miesiąc. I komasuję sobie, jeżeli mam tego typu pracę, że mogę, to komasuję sobie. ChatGPT też się da. Mi ChatGPT pobiera co miesiąc opłatę. OpenAI, no da się też wyłączyć po miesiącu abonament. No tak samo jak Netflix. No dobra, no ale to jest bez sensu, bo powiedzmy z GPT możesz korzystać cały czas na okrągło, tak? No tak. A co, no nie poczekasz na miesiąc, żeby ChatGPT ci pomógł? Zdradzę ci ciekawostkę, dlatego że mam teraz te kilka i Copilota sprawdzałem tym samym promptem na przykład i okazuje się, że najsensowniejszą odpowiedź dawał mi ChatGPT. Nie Gemini na przykład, nie Copilot, który korzysta z czata GPT, co sam sobie chat GPT dawał najlepszą odpowiedź na przykład. To w ogóle. No, ale wiesz co, mam wrażenie, że tutaj są kwestie związane po prostu z niektórym tematem, czyli prawdopodobnie z bazą danych albo z algorytmami, których używa, bo znaczy, ciężko powiedzieć, no ale GPT jest pierwszym wyborem, tak? Na zasadzie, że potrzebujesz GPT, wchodzisz i wpisujesz, tak? Gemini jest powiedzmy drugim, a już te wszystkie następne, które gdzieś tam. Ja bym chciał w ogóle z tego skorzystać z Jaspera, tak? To się nazywa? Ten, którego nie ma u nas. Nie wiem. Jakoś tak chyba. Jasper AI, tak? Dobrze mówię? Przez G? Nie, jest za darmo. Nie, to jeszcze był inny. Jest jakiś, którego nie ma u nas, jest tylko w Stanach w tej chwili udostępniony i on podobno zagina i GPT, i Gemini, jeżeli chodzi o kwestie poprawności odpowiedzi. Ale ja mam wrażenie, że po prostu jeżeli GPT odpowiada mi jakieś głupoty albo czuję, że odpowiada mi głupoty, a nie mam wystarczającej wiedzy, żeby to zweryfikować, przerzucam się do Gemini bardzo mi się podoba to, że w tej wersji bezpłatnej Gemini mogę mu zadać właśnie to, że tam ma sobie wczytać link do strony internetowej, podsumować informacje, zrobić test na przykład dla uczniów, bo to też może i to całkiem fajnie wychodzi na takie szybkie, kartkówkowe, że tak powiem, rzeczy. O, tu Andrzej i Agnieszka mówią o Cloud 3. Cloud, o Clouda chodziło. O Clouda, nie o Jaspera. Cloud, Cloud AI. Znaczy, prawda jest taka, że nie przesadzajmy. Jakby nadal nauczmy się z tego korzystać na takim poziomie, jaki jest, bo teraz będziemy się ścigać, co ma tam, nie wiem, kilka parametrów lepszych i tak dalej. Uważam, że na przykład w Gemini, jak robię szkolenia, to są zaskoczeni analizą obrazków i na podstawie jednego zdjęcia z podręcznika, że on może wygenerować sobie podsumowanie, tabelkę. O, Bartek z wiedzą. Dziedzic nas pozdrawia. Witamy cię, Bartku. Że tutaj ekspert od wideo przyszedł, no proszę. Bo się chce nauczyć, bo powiedziałeś, że o Sorze będziesz mówił. Na umieć przychodzi. No drodzy państwo. Słuchajcie, Zyta, a powiedzcie mi jedną rzecz. Jak korzystacie z Clouda, skoro mi wyskakuje, że nie jestem w jego regionie? Przez VPN-a. Zyta ogarnia VPN-y. No panie drogi, to Zyta z Disney, Plus korzystała wtedy, kiedy jeszcze Disney nie wiedział, że Disney Plus wystawia. O. Cwaniaczki, to muszę zainwestować w VPN-a w takim układzie i się pobawić, bo nie odpuszczę sobie tego. W Operze masz wbudowanego VPN-a, nie? Tak? No, to spokojnie. I chyba jest darmowy z tego, co wiem, w Operze VPN. No widzisz, i czegoś się dowiedziałem na tym webinarze.
No, dobra, słuchajcie, drodzy Państwo, miała być kawa, wyszła nam taka rozmowa, do której widzę, że, ale to jest fajny moment, zobacz, nie? Na początku taki były takie pierdololo i teraz pan Andrzej zaczął pisać, bo nagle się pojawiły tematy, w których można powiedzieć nazwę aplikacji, która jest dostępna, nie czary mary i tak dalej, więc się obudziła następna osoba, jest i Aga Halicka, która się pojawiła rozmawiając o tym bonie na aplikacje i o różnych rzeczach. Zobaczcie, czyli ten poziom właśnie to jest to, że każdy z nas ma trochę inny poziom wtajemniczenia i nikt nie jest gorszy, bo ja mówię wprost, ten pociąg dopiero rusza i dzisiaj jeszcze mogą wszyscy do niego wsiąść. Ale może jak to będzie pendolino. No, ale właśnie za 2 czy za 3 lata, a może już nawet za rok, może się okazać, że nie będzie do czego wsiadać, bo ci, którzy stwierdzą dzisiaj, że jutro, pojutrze zaczną albo za 3 miesiące, to już będzie na tyle to powiedzmy rozchulane, że nie będzie wiadomo, od czego zacząć. To jest trochę tak, Maciej, to co wielokrotnie mówiliśmy, że jak jedziesz na konferencję, to ścigają się ci trenerzy i tak dalej o nowości różne, a cały czas na konferencjach brakuje miejsca dla tych zielonych jeszcze cały czas, czyli osób, które nadal nie wiedzą, jak obsługiwać tablicę multimedialną. Nadal, a to jest duży proces. To jest bardzo ciężki temat. Ostatnio na szkoleniu stwierdziłem, że ktoś tam krzyknął, że bo pan to jest tam tego, nie? Pan tyle tam zna tego, jest pan ekspertem. Mówię, mówię, jestem 2 kroki przed wami. Po prostu taka jest prawda. I faktycznie mam wrażenie, że tak to wygląda. A wielu nauczycieli, pomimo ich dobrych chęci, tak, to jest gdzieś zagubionych. Ja w ogóle mam wrażenie, że. Dobra, to już na inną rozmowę. Na inną. Tak, nie zaczynajmy nowych wątków, nie? Bo tutaj. Ci, którzy się nudzą i was jest mało, to zapraszamy. Radio Belfer na Spotify, tam rozmawiamy o. No dokładnie, tam rozmawiamy o różnych rzeczach, słuchajcie. Nie jutro, wsiadamy już dziś. To jest dobre pytanie, Bartek napisał. A jak uczniowie w szkole? I powiem wam tak, ja mam wrażenie, że uczniom trzeba jeszcze bardziej pokazać, czyli to jest rola tak, nauczyciel musi się nauczyć poziomu przedszkolnego, potem musi z uczniami zacząć eksperymentować w klasie. Sami z siebie uczniowie tylko robią powierzchownie te rzeczy, zadania domowe, bo oni nie potrafią tego języka używać. Ja miałem taką sytuację 2 tygodnie temu w pierwszej klasie technikum, pokazałem im SORE, co potrafi SORA, pokazałem im kilka przykładów dotyczących sztucznej inteligencji, ja mówię, słuchajcie, wy jesteście w pierwszej klasie technikum informatycznego, czego się uczycie, co was obroni wasz zawód w przyszłości? I został jeden chłopak na końcu i pytał się, to panie Dawidzie, skoro AI tyle potrafi, to czego mamy się uczyć? Zobaczcie, jak to jest ważne. Jedna osoba została, zadając to pytanie. I ja powiedziałem wprost, kreatywności, bo nadal tego nie będzie miało AI, bo AI będzie karmiło się tym, co my stworzymy, bo ono myśli tylko na podstawie algorytmu. Im częściej padała taka odpowiedź, tym znowu ona da kolejną taką samą. A my tworzymy nowe rzeczy właśnie w out of the box. I to jest ta nasza praca. Wiesz co, tu zaczyna się w komentarzach robić bardzo fajna rozmowa. Uczniowie korzystają, ale się nie przyznają. Dziwi mnie fakt, że nauczyciele się tym nie interesują. Nasza koleżanka z samochodu napisała, że nie przegląd narzędzia, a metodyka wykorzystania i zastosowanie, ale prawda jest odwieczna, że tak powiem, i mam wrażenie, że po prostu musimy powiedzieć, sytuacja finansowa nauczycieli nie sprzyja do tego, żeby wychodzić poza ramy, bo jakbyśmy się nie przejmowali sytuacją finansową i paroma jeszcze innymi rzeczami, to w tym momencie mielibyśmy czystą głowę i bardzo ciężko jest odrzucić, że tak powiem, te rzeczy i chcieć się uczyć, ale czego mają się uczyć uczniowie? Od tego, żeśmy zaczęli. Kompetencje, krytyczne myślenie, umiejętność pracy z informacją, umiejętność przetwarzania informacji i tak dalej. Czy ja wam powiem w ten sposób, że z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o kwestie z uczniami, oni potrafią być bardziej zdziwieni tym, co sztuczna inteligencja potrafi niż my, ale z drugiej strony mam wrażenie, że na nich to nie robi wrażenia. Pierwszy taki kontakt z GPT pamiętam. Oni go potraktowali jak asystenta głosowego w ogóle. No jeżeli przyjmiemy, że asystent głosowy nie jest, że jest od dawna, tak? No to oni, co GPT? No to taki asystent i to jeszcze nie zagadasz do niego, hej Google, tylko musisz napisać, nie? Zyta dotarła do domu. Uff. Cieszymy się, że dotarłaś bezpiecznie. No. Słuchajcie, to jest temat może na przyszłość. Bartek rozpoczął pewien temat i może wypracujemy też, słuchajcie, może zrobimy, słuchajcie, jakąś taką wspólną konferencję dla uczniów na przykład, wyobraźcie sobie online, nie? Że nauczyciele, którzy stosują na swoich przedmiotach, zrobimy taką otwartą na YouTubie pana Belfra, zapraszam serdecznie, wrota otwarte i na przykład zrobimy sobie taką konferencję nie skierowaną dla nauczycieli, tylko dla uczniów, żeby pokazać im, gdzie i na jakich przedmiotach mogą korzystać i jak z AI. I wtedy ja mam wrażenie, że nasza rola jako nauczycieli wtedy rzeczywiście się będzie istotna, bo naszym doświadczeniem podzielimy się z tymi, którzy chcą się nauczyć czegoś od nas, bo w sali lekcyjnej nie zawsze tak jest. Przyjdzie Ignacy.
No i na tym się nie na pewno, tak, dokładnie. Tylko, że Dawid, to nie jest aż tak proste, mam wrażenie, bo mam wrażenie, że musielibyśmy uczniom pokazać, tak, dokładnie do czego im to służy i zacząć działać z nimi jak z twórcami. To jest to, co, o czym od dawna się mówi, że jeżeli jesteś konsumentem, to cię nie interesuje to twórcze wykorzystanie, a to jest twórcze wykorzystanie. I to znowu jest, że tak powiem, bardzo długi proces. Miejmy nadzieję, że jesteśmy w procesie i że to się niedługo zmieni i faktycznie coś takiego będzie miało sens. Drodzy Państwo, opowie o storytellingu. O, no widzicie, drodzy Państwo, ponieważ minęło ponad godzina, kawa wszystkim Wam już wystygła, to ja myślę, że... No, pan Andrzej się pyta, czy tworzymy asystentów personalnych klasowych na czat GPT 4.0? Ty masz tam taką funkcję? Mam tworzenie czatów, no. Ja trochę innego czata sobie tworzę, personalnych, no. Uczniowskich jeszcze nie. Ja tworzę i szkole chemicznego takiego czata, który będzie odpowiadał na pytania chemiczne. Tylko, że jest pewien problem, którego ja jeszcze chyba nie ogarnąłem, bo z tego co wiem, to ja mogę sobie stworzyć tego czata, ale nie mogę go udostępnić, tak żeby te dzieciaki na przykład na nim gadały, rozumiesz? Czyli co z tego, że ja sobie stworzę przypisanego do mojego konta pod czata, skoro inni na zewnątrz nie mogą z niego korzystać, ale może czegoś nie umiem na przykład. Więc zobaczymy. Jak będzie się zmieniać szkoła w erze AI? Szybko. Na pewno dość szybko, jeżeli będzie taki przyrost. Tylko pytanie, co jeszcze zostanie wymyślone? Wiesz co, a ja myślę, że po prostu teraz będziemy mieli duży, ale wiesz co, ja myślę, Maciej, bo my tutaj teraz mamy świadomych nauczycieli, którzy poszukują informacji, a myślę, że na korytarzach szkolnych wśród nauczycieli, którzy nie mają Facebooka, bo to jest ble, głupie, nikomu niepotrzebne i tak dalej, to rośnie frustracja, bo nagle wyjdzie, że uczniowie ich oszukują, coraz więcej jest rzeczy wydrukowanych w Wordzie i tak dalej, i zamiast nauczyć się narzędzia, z którego korzystają ich uczniowie, będą próbować sposobów na zbanowanie. To jest, będzie dokładnie ten sam przykład, jak była pandemia i proszę patrzeć prosto w kamerę, proszę ręce pokazać, proszę to znaczy, nie minimalizować okien. I wiesz co, powiem ci w ten sposób. Ja dostałem opieprz od naszej polonistki. Na przykład za sztuczną inteligencję. I bardzo dobrze. Nie? No bo tak. Oczywiście ja z nimi kreowałem teksty, które były mi potrzebne gdzieś tam, żeby je wykorzystać. Ona mówiła, że się sami nie nauczą, jak będziesz nie, tym wykorzystał. Nie, a ona, że tak powiem, złapała kogoś, jak tam coś sprawdzał na języku polskim. No. No. Ale już nie pomyślała, że na przykład w klasach młodszych może na przykład wygenerować sobie dyktando na uzamknięte, uotwarte i to jeszcze jakąś ciekawą historyjkę, która nie będzie, wiesz, kretyńska. No, no i to Dorota teraz napisała, i teraz, bo się zgadzają nauczyciele z tym, że właśnie najgorszym problemem do wdrożenia mądrego wykorzystania AI w szkole będą ci, którzy są antytechnologiczni w szkole, którzy są za zakazem telefonów, za zakazem komputerów i myślą, że zakaz rozwiąże problem. Żadnego problemu nie rozwiąże. Edukacja rozwiązuje problemy, a edukacja oznacza najpierw ty się naucz jak, potem pokaż innym, jak to się robi i oni nie znajdą swój sposób, ale nie obrażaj się, że ktoś korzysta z młotka do wbijania gwoździa, bo oczywiście ma kamień obok na ulicy, ale już się po niego nie sięga, bo jest nieporęczny, więc gwoździa wbijamy wszyscy młotkiem, no to nikt już kamienia nie wbija, jak ma młotek w skrzynce z narzędziami. No i tutaj właśnie Dorota napisała, że zobaczcie, jest nas 520 tysięcy nauczycieli, a na tym webinarze jest 52, nie? Więc co można zrobić? Zaprosić nauczycieli do grupy Laboratoria AI w praktyce, powiedzieć swoim kolegom, koleżankom, wpadaj do tej grupy, bo to się przyda. I my musimy tą siać taką tą rzecz, która w czasie pandemii była wymuszona. To co nam się udało, Maciej, w pandemii zrobić, bo odgórnie sytuacja wymusiła na wszystkich szukanie odpowiedzi. A tutaj to jest powolna kropla do kropli szukanie i oczywiście technologia się będzie rozwijała, a to tempo wdrażania tych nauczycieli będzie za wolne. Albo jeszcze uwaga, potem szkoleniowcy, którzy przyjedą z jakiegoś miejsca, już nie będę mówił o ODN-u, bo niektórzy też są fajni w ODN-ach, i co zrobią? Przez 3 godziny będą puszczali prezentację multimedialną. No to jest masakra. A właśnie, Maciej jest w ODN-ie, właśnie. Ale wiesz, chodzi o to, że to będzie jeszcze masakra. Zeta jest w ODN-ie. Zeta ma ODN, to jest zupełnie coś innego, to jest królowa ODN-ów, powiedzmy sobie prosto z mostu. No, a ja tu jestem giermkiem takim wszystkich rzeczy. I teraz uwaga. Padawanym. No, i teraz, żeby to tak nie wyglądało, że nauczyciele na przykład mają szkolenie, to ono nie jest prezentacją multimedialną z pierdyliardem zdań na tym, tylko żeby przyjechał ktoś, kto mówi, słuchajcie, tu się sprawdza, tu nie, a może sprawdźcie, jak wam się to podoba, żeby nie panikował w tym sprzęcie, żeby pomógł się zalogować, założyć konto każdej pani, która nie pamięta hasła. No, wiemy dobrze, jak to działa.
No dobra, ale inaczej, jak to osiągnąć, żeby większość nauczycieli, wtedy pandemia nas przymusiła do tego, żeby po prostu wszyscy korzystali. I ja osobiście, znaczy bardzo mi się nie podobały po pandemii akcje pod tytułem, panie, jak dobrze, że ja już te Teamsy muszę zostawić. No to było po prostu zabijające, tak? Mamy narzędzia, które możemy wykorzystać, ale panie, jak dobrze, że już tych Teamsów nie ma, masakra. Nie? Tamtego Meeta czy coś takiego, to jest przerażające. A ja na przykład jadę cały czas na Classroomie w tej chwili i jestem wściekły, bo mam jedną klasę, gdzie mam 30 uczniów, EDB uczę i muszę ją robić w sali, gdzie nie mają dostępu do komputerów. I leży mi i kwiczy, bo już nie mogę, znaczy wrzucam na Classroom, ale mówię im, zobaczcie w domu, tak? Zobaczcie tam, pójdźcie tam, tam jest film, ten, pokazuję im tam na tym projektorze, wyświetlam, gdzie to umieszczam, ale widzę, że odbiór jest taki, że może 3, może 5, może 7 zajrzy z tych 30 osób, a reszta po prostu to, co na lekcji usłyszy, to jest zadowolona. No kurde, ludzie. No i cóż, no i ja chciałbym tutaj na koniec bić brawo dla tych, którzy przyszli, nie wiem, który to jest guzik. Nie, to nie jest ten guzik. Mm-hmm. Patrz, Agnieszka napisała, w szkołach ucieka się od technologii, zakazuje się uczniom korzystania z tabletów, telefonów, za dużo używania tablicy interaktywnej. Tak, zgodzę się z tym, że telefony to jest samo zło. Ja też mówię, jak czasami patrzę na dzieciaki, że nie powinny korzystać, ale znowu powtórzę za Dawidem, zakazem nie osiągniemy nic. Wszystko, co zakazane, smakuje lepiej. Po prostu. Tak. Więc jak ja słyszę zakaz telefonów nic nie daje, więc to pokażmy im, jak mają być twórczy. W technologii nie chodzi. A wiesz, kto jest za zakazem? Ci, którzy nie potrafią... No oczywiście. No dobra, ale to nie jest samo zło, bo znam świetnych, że tak powiem, dydaktyków, którzy są totalnie analogowi i potrafią w ciekawy sposób angażować ludzi do nauki. No tak, i to jest sztuka, ale jeżeli ktoś nie ma ani sposobu na to, żeby zaangażować do nauki, to myśli, że to telefony spowodowały, że uczniowie mniej uważają na jego lekcji. To nie jest, on nie patrzy na siebie krytycznie, tylko że się od 20 lat robi to samo, czy od 30, tylko że to wina telefonów, że dzieci są głupie. Nie, wina tego, że nauczyciel nie dogonił czasów, nie? Czyli nie wsiadł do pociągu, tak jak Aga napisała, nie? Że w pewnym momencie internet, sprzęt i tak dalej. I dzisiaj po 20 latach co może zrobić? Być obrażonym. I on jest taki, i ci nauczyciele są obrażeni na świat. O, poczekaj, i gdzieś komuś ukradłem pod koniec, ale bardzo mi się podoba to zdanie. Ostatnio zaczynam tym cytatem każde szkolenie. W implementacji technologii w edukacji nigdy nie chodzi o technologię. Wartością jest impact, realny wpływ, jaki może wywrzeć na zmiany, które bez niej byłyby trudne bądź niemożliwe do osiągnięcia. To jest cholernie mądre zdanie, które powinno się, że tak powiem, wyryć wszystkim nauczycielom, którzy twierdzą, że technologia ogranicza. Z jednej strony tak, trzeba znać higienę cyfrową, ale z drugiej strony po prostu bez niej się żyć nie da. Koniec. No, dużo rzeczy moglibyśmy tutaj opowiadać. Z AI-em też gadałem. AI doszedł do tych samych wniosków, słuchaj. Zaraz ci powiem dlaczego. To samo, co ty powiedziałeś, AI sam powiedział, czekaj, ale tylko muszę ci jedną rzecz, muszę to znaleźć, bo to była bardzo długa moja konwersacja, tak, i słuchaj, zaskoczę cię. No, widzisz, pięknie, ładnie. Pani Elżbieta, a spotykacie się na Teamsach z uczniami, będąc w klasie z nimi, jak to wykorzystujecie? To znaczy inaczej, chodzi o kwestię taką, że tworzymy w Teamsach, czy też w Classroomie, ja używam akurat Classrooma, tworzę po prostu cyfrowy zeszyt. Wszystkie linki do filmów, do materiałów, które gdzieś tam wrzucam i tak dalej, wrzucam ja. Uwaga, ostatnimi czasy w tym roku to zastosowałem, wdrożyłem dyżurni. Dyżurni klasowi piszą notatkę i zostawiają notatkę w Classroomie. Ja robię zdjęcia czasami tablicy i wrzucam na zespół, jak wiem, że są trudne. Zanim zmarzę na przykład. Nie robię zdjęcie telefonem, wrzucam na zespół i dzieciaki wiem, że mają chociażby dostęp do tej notatki, która powiedzmy jest w miarę pozbawiona błędów, nie? Bo wiadomo, że do zeszytu może się pojawić, w zeszycie mogą się pojawić różne rzeczy. I ja zadałem pytanie czatowi GPT, dlaczego nauczyciele powinni spróbować korzystać ze sztucznej inteligencji i on na końcu, a nie, przepraszam, to nie to, jeszcze jedno, to była długa rozmowa. Wykorzystanie czata GPT w edukacji otwiera drzwi do nowych metod nauczania i uczenia się, które są bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów oraz ułatwiają nauczycielom codziennie. Jest to narzędzie, które może znacząco wzbogacić proces edukacyjny, czyniąc go bardziej interaktywnym, efektywnym i przyjemnym zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów. I tutaj on jeszcze powiedział, że dla niebezpieczeństwa, nie chodzi o zastąpienie, to jest cudowne,
Dla nauczycieli jest to szansa na zwiększenie efektywności swojej pracy i oferowanie bardziej personalizowanego, angażującego i przyszłościowego doświadczenia edukacyjnego dla swoich uczniów. I teraz zobaczcie, nie chodzi o zastąpienie nauczyciela technologią, ale o wykorzystanie AI jako narzędzia wspierającego, które pomogą przygotować uczniów do przyszłości w świecie, w którym żyją. Rozumiecie? I to AI napisało, i to jest spoko. Dobra, znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma tu 520 tysięcy nauczycieli na tym webinarze, a jest tylko 52. Bo jest bezpłatny, czy nie był przez ministerstwo wpłacony? Nie. Dlatego jest 52, że to są ci nauczyciele, którzy chcą dać uczniom swoim szansę i potrafią zaciekawić ucznia. I to nie chodzi o włożenie komuś, że tak powiem, na ambicje, że jest dobry czy niedobry, ale mam wrażenie, ciekawość. To jest też coś, o czym mówiłeś. Jak uczeń nie ma ciekawości, to żadne narzędzie mu nie pomoże, a jeżeli już, to pomoże mu tylko na tyle, że zrobi robotę za niego, tak jak kiedyś robiła Wikipedia. A jak nauczyciel nie jest ciekawy w klasie? Wow. No właśnie, to jest już masakra, nie? Dobra, drodzy Państwo, także tymi pozytywnymi momentami... Nie wiem za co, dzięki, ale jestem za. No słuchajcie, za tym pozytywnym momentem... Chcielibyśmy dzisiaj zakończyć dzisiejszą kawę, miała trwać 40 minut i w zasadzie trwała 40 minut, to jest takie sporne 40 minut, mam wrażenie. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy takie tematy Was interesują i ten sposób kawy po prostu prowadzenia, czyli takiej luźnej rozmowy, w której bierzecie po prostu udział. Andrzej już pisze, kiedy następne spotkanie? Cztery znaki zapytania, czyli komuś zależy. Słuchajcie, będą wydarzenia na grupie robione, jak my sobie z Maciejem też ustalimy, kiedy to można robić. Ja poszukam, też mi zależy na tym, żeby narzędzie po prostu też takie zrobić interaktywne, żebyście nie musieli wpisywać, tylko jak ktoś będzie chciał, to może do nas się dołączyć. O, Kasiu, do zobaczenia w Gnieźnie. Ja polecam właśnie, jak ktoś ma ochotę wpaść, to do Gniezna, słuchajcie, akademiapanabelfra.pl, tam macie szkolenie w Gnieźnie, stacjonarne, zaproszenie do stolicy eksperymentu, a my z Maćkiem razem z Wami możemy się spotkać jeszcze, uwaga, w Ciechocinku. Las Ciechocinkas. Tam też znajdziecie Las Ciechocinkas, szkolenia stacjonarne z promocji. Co prawda tam jest marketing i edukacja, ale sztuczna inteligencja króluje i tam królują, że tak powiem, wszelkie właśnie rzeczy z tym związane. A jeszcze, żeby Was zaciekawić, może nie do końca nawet Ciechocinkiem, to powiem Wam, że bardzo dużo, jeżeli chodzi o kwestie laboratoriów w przyszłości, odbywa się w tej chwili z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i obawiam się, że bez sztucznej inteligencji nie poradziłbym sobie z montażem filmów, a propos, wyszła upgrade Camtasia i bardzo mi się podoba, bo weszła sztuczna inteligencja. Będę musiał posprawdzać, słuchajcie. Niewiele, ale są. Dobra, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy, my się rozłączamy, idziemy sobie do spraw bieżących, bo dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio. Życzymy Wam dobrego dnia i do zobaczenia w następnych wydarzeniach na grupie. Pamiętajcie, grupa jest nasza, wspólna i nie myślcie o tym, że tylko ja tutaj i Maciej rządzimy. Robimy wszystko, żeby edukacja uczyła się, a my tutaj będzie uczyć AI. Dokładnie tak. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. I już muszę nadrzucić. A i polecajcie, zapraszajcie do tej grupy, jeżeli Wam się podobało. Wpadajcie. Tak, no, cześć. Coś za 2 tygodnie, następne spotkanie. Tak, około 2 tygodnie, dokładnie tak, nie? Bajo, czekamy na Was. Hej, hej.